Cześć, tutaj Fauder, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Ostatnio dużo nowych czołgów i teraz też mam dla was czołg. Właściwie został to nazwany czołgiem, chociaż jest to kołowiec. Gesor 1010, czyli ósmotierowy brytyjski kołowy czołg średni, bo tak się to oficjalnie nazywa, czyli brytyjski nowy kołowiec. Jest on zapowiedzią nowej linii kołowców, która zostanie wprowadzona w najbliższym czasie do gry. No i tak jak słyszycie, no nie są to czołgi lekkie, czyli jest to troszkę inna para kaloszy niż w przypadku czołgów czy pojazdów kołowych francuskich. Ja będę pewnie mylił, tutaj mówił czasem czołg, potem czasem kołowiec i tak dalej. Nie czepiajcie się tego, proszę was. Najważniejsze jest tutaj treść, tak? Czyli meritum i omówienie tego pojazdu. Więc Gesor zostanie dodany do gry właściwie dzisiaj, czyli kiedy oglądacie ten film. Miałem okazję nim pograć, zagrałem sobie 10 bitew tym czołgiem, żeby go troszkę wyczuć. I dzisiaj zrobimy sobie ten odcinek troszkę inaczej, bo nie będzie tej bitwy takiej na końcu, w której będę opowiadał o bitwie samej, tak? Bo za bardzo nie ma tutaj, z jednej strony nie mamy takiej porządnej bitwy jakiejś, ale to wynika trochę z tego, jaki ten pojazd jest przede wszystkim, ponieważ ten pojazd jest taki trochę nijaki według mnie. Nie wiem do końca, co ma być jego główną zaletą, co ma być głównym takim faktorem, na którym opieracie swój gameplay, bo ten pojazd niczym nie jest wybitny. Natomiast ma kilka mankamentów, które sprawiają, że po prostu do niektórych rzeczy się totalnie nie nadaje. Grając tym pojazdem, przez całe te 10 bitew miałem wrażenie, że tak naprawdę mało ode mnie zależy w tych bitwach. I raczej dostosowuję się do tego, co gra moja drużyna. Czyli jeżeli drużyna wygrywa, no to jestem w stanie zagrać sobie agresywnie, jestem w stanie postrzelać, zaryzykować trochę więcej, zrobić większy damage. Natomiast jeżeli drużyna dostaje mocno w tyłek, to wtedy nie mam niestety takiej możliwości, żeby gdzieś spróbować przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę, żeby gdzieś zrobić przełamanie, nie wiem, wykończyć jeden czy dwa czołgi, zająć jakąś kluczową pozycję albo ją odzyskać. No raczej tutaj też takiej możliwości nie miałem, a to ze względu, tak jak mówię, na charakterystykę tego pojazdu, o której sobie teraz już porozmawiamy. Zaczniemy sobie od armaty. Armata jest oczywiście najważniejsza. 360 uszkodzeń na strzał. I to jest jeden z plusów tego czołgu. Trzeba przyznać, że te uszkodzenia robią wrażenia. 460 na burzakach, ale niestety te burzaki nie mają tutaj podwyższonej penetracji. To jest raptem 50 mm. Oczywiście 50 mm wystarczy do tego, żeby strzelać do jakichś naprawdę słabo opancerzonych pojazdów, ale gdybyśmy mieli tutaj jak te 100 mm na przykład, no to byłoby naprawdę dużo fajniej, można by było z tego korzystać dość często, natomiast w przypadku 50 mm no to już to są raczej pojedyncze strzały, kiedy naprawdę kogoś takiego lekko opancerzonego znajdziemy. 218 mm podstawowej penetracji, co jest akurat bardzo fajnym wynikiem i muszę przyznać, że wystarczało mi w większości przypadków. 252 mm penetracji na pocisku podkalibrowym, czyli pocisku premium. I tutaj tej penetracji odrobinę brakuje, natomiast biorąc pod uwagę mobilność tego pojazdu, to, że raczej powinno się nim grać z flanki, nie od frontu, to również powinno być ok. Warto zwrócić również uwagę na prędkość tych pocisków, bo tymi pociskami podstawowymi mi się strzelało tak sobie. One mają 920 metrów na sekundę, czyli nie za szybko, natomiast APCR 1250 i domyślam się, że te APCR-y będą podstawowym rodzajem amunicji dla wielu osób, które tym czołgiem będą sobie próbowały grać. Wracając do tego, do tej armaty, mamy jeszcze czas przeładowania, to jest 12 sekund, nieco ponad 12 sekund. No to jest oczywiście spowodowane tymi wysokimi obrażeniami. Pamiętajmy, że to jest jednak pojazd, czołg średni, kołowy, więc te uszkodzenia jak na meda są naprawdę dość wysokie. 0,33 celności, bardzo fajny czas, bardzo fajna celność taka podstawowa i 2 sekundy czasu celowania. Tutaj mogło być trochę lepiej, ale też tragedii nie ma, więc działo, które mocno dość bije, natomiast dość długo przeładowuje i ma to swoje oczywiście plusy i minusy. Jak to zwykle bywa w World of Tanks, czyli mamy te obrażenia, no ale za to musimy to kupić czasem przeładowania. 8 stopni opuszczenia armaty. Też całkiem przyzwoity wynik, bardzo fajnie się z tego strzela, za górę gdzieś wychyla, oddaje pojedyncze strzały. 1200 punktów wytrzymałości, tylko i wyłącznie, to jest jeden z tych takich dużych minusów w przypadku tego pojazdu. 1200 punktów wytrzymałości to nie jest dużo, szczególnie jeżeli weźmiecie pod uwagę, że ten pojazd no nie dysponuje za bardzo pancerzem, bo ma 60 mm z przodu, 30 z boku, 15 z tyłu, tak samo na wieży. Ta wieża też z przodu jest troszkę tam lepiej opancerzona, ale boki wieży już są naprawdę bardzo papierowe.
dostałem kilka strzałów z burzaków, nawet Black Prince był w stanie mnie z tych burzaków przebijać, więc na razie domyślam się, że ludzie, którzy nie znają tego czołgu, mogą strzelać do niego po prostu zwykłą amunicją. Natomiast z czasem, jeżeli on zacznie się pojawiać na randomach, to zaraz się przynajmniej ci lepsi gracze skapną, że burzaki są całkiem niezłym remedium na ten pojazd i on zacznie dostawać z burzaków, a wtedy ta pula punktów wytrzymałości tak naprawdę jeszcze trochę się skurczy, tak jak wiecie, tak relatywnie do tego, jakie strzały mocne zacznie ten pojazd otrzymywać. Więc 1200 punktów to jest trochę mało. Zbierzecie 1-2 strzały na 8 tierach, to nie jest ewenement, żeby czołgi po 400 strzelały nawet mocniej. Więc dostajecie dwa takie strzały i już jesteście praktycznie w garażu. Musicie uważać na każdy krok i to naprawdę boli w przypadku tego pojazdu. Moc silnika 400... Już zobaczymy, bo ja tutaj mam dodane. 450 koni, czyli teoretycznie nie najgorzej, bo pojazd waży niecałe 20 ton. Tam mamy 23 tam z hakiem konie na tonę, więc jest nieźle. Prędkość maksymalna to 60 km na godzinę. To jest jeden z plusów akurat, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jednak jest sklasyfikowany jest on jako czołg średni, no to 60 km na godzinę do przodu jest całkiem przyzwoitą prędkością jazdy. Natomiast problemem według mnie jest prędkość obrotu kadłuba, który jest naprawdę wolny. Co ciekawe, można obracać się nim w miejscu, tak? Nie jest to tak jak we francuskich kołowcach, że zawsze takie kółeczko ma robić, nawet próbując się po prostu obrócić. Tutaj da się obracać w miejscu, natomiast ten obrót jest bardzo, bardzo wolny i to trochę boli, jeżeli próbujecie skądś uciec, musicie, nie wiem, odwrócić się o 180 stopni po to, żeby pojechać w drugą stronę szybko, czyli do przodu, no to bo wtedy możecie mieć z tym problem. Zasięg widzenia tego pojazdu to jest 380 metrów podstawowy. Na tej, znaczy to jest zasięg wieży, tak, bez żadnych bonusów. No i kamuflaż taki, powiedzmy, że całkiem przyzwoity. Jeżeli zrobimy sobie załogę pod kamuflaż, mamy jeszcze żarcie wrzucone na załogę, to około tych 30%, może troszkę ponad 30% będziecie mieli tego kamuflażu, więc jak na czołg średni jest to całkiem przyzwoicie, natomiast no nie ma on szans w konfrontacji z czołgami lekkimi, tak? Nie próbujcie tego robić w żadnym wypadku. Jeżeli są czołgi przeciwnika lekkie przeciwko wam, to nie macie szans na to, żeby je szybciej wyświecić. Do minusów należy zaliczyć jeszcze też gabaryty tego czołgu. Też jest go bardzo łatwo trafić, jak zobaczycie. Nawet jeżeli byśmy wzięli sobie taką na przykład teraz Chimerę, tutaj wy nie będziecie tego widzieli, ale zwróćcie uwagę w tych bitwach, kiedy przejeżdżam koło czołgów jakiś. Ten czołg jest wyższy od na przykład Progetto 46. Ten czołg jest prawie tak wysoki jak Lorraine 50 ton, czyli 9-tierowy czołg specjalny. A tamten czołg jest naprawdę wysoki. To jest naprawdę kawał kobyły, jest duży i jest go łatwo trafić. Więc to na pewno działa na jego niekorzyść. Nawet nie będzie jego pancerza oglądali, bo po prostu to nie ma dzisiaj sensu zwyczajnie, ponieważ on jest po prostu papierowy. Niektóre czołgi, które mają powyżej, czy tam w okolicy 100 mm penetracji na pociskach burzących, no to jest wręcz obowiązkowe, żeby tymi burzakami do niego strzelać. Więc jak widzicie, z plusów wymieniłem do tej pory tak naprawdę obrażenia na strzał i dobrą prędkość jazdy do przodu, bo naprawdę nie wiem, co jeszcze tutaj można by wrzucić. Zagrałem te 10 bitew, próbowałem jakoś znaleźć sobie na niego sposób, ale nic oprócz tak naprawdę ewentualnie szybkiego dojazdu na początku bitwy w jakąś miejscówkę, z której można coś ewentualnie poświecić albo dobrze postrzelać i potem po prostu wycofanie się na w miarę bezpieczną pozycję, taką, żeby pomagać swoim sojusznikom albo mieć przestrzały na to, co będą na przykład lighty świeciły czy jakieś inne czołgi. Natomiast samemu granie agresywne, zwłaszcza w momencie, kiedy nie ma wyspotowanych czołgów przeciwnika i nie wiecie, jak one są rozstawione, no jest tutaj samobójstwem. Takie mam wrażenie, że to jest czołg, który po prostu przede wszystkim trzeba nim reagować na to, co się dzieje na mapie i na tej podstawie jakieś decyzje podejmować. Oczywiście sprzyja ku temu ta jego prędkość i chyba o to w tym wszystkim chodzi, ale branie na siebie ciężaru bitwy takie na swoje barki, że ja wyjadę, spróbuję coś przyjąć, spróbuję coś strzelić, no tutaj będzie się kończyło źle. Na pewno nie będzie to pojazd dla osób słabszych. Myślę, że tutaj próg wejścia do obsługi tego Gesora będzie dość wysoki i tak samo, jeżeli te wszystkie czołgi, które będą potem w drzewku wprowadzone, będą miały charakterystykę podobną do tego czołgu premium, to też to nie będą łatwe czołgi i wydaje mi się, że ogólnie ten czołg tutaj, ten Gesor 1010, nie będzie szczególnie dobry i
raczej nie zajmie tutaj miejsca w mecie. Osobiście, gdybym miał wybrać podobny pojazd jak ten i sobie nim grać dla przyjemności, to wziąłbym sobie po prostu Lancen C, bo Lancen C ma lepszy, jest niższy przede wszystkim od niego, tak? Bije też fajnie, lepiej przeładowuje, ten jego DPM z tego co pamiętam jest nawet wyższy i to sporo wyższy od tego kołowca. A nie ma problemu z tym, że się wolno obraca na przykład, tak? Może też śmiało jako light czasem robić, oczywiście też w przypadku raczej wtedy, kiedy lightów przeciwnika nie ma albo są gdzieś po drugiej stronie mapy, ale na pewno się lepiej do tego nadaje niż ten Gesor, bo tak jak mówię, nie wiem do końca jaki jest na jego pomysł. Pomimo tego, że próbowałem tutaj znaleźć sobie jakiś pomysł na to, jak nim grać. Może modyfikacje polowe. Przejdźmy do tego. Zobaczymy sobie modyfikacje polowe. Na pierwszej modyfikacji wybrałem oczywiście minus 50% do kary do uszkodzonego magazynu amunicji. Na drugim celność i na trzecim wziąłem sobie kamuflaż. 3% kamuflażu. Uznałem, że te 2 km jazdy do tyłu i 5% do szybkości naprawy zawieszenia nie będzie tutaj aż takie istotne. Natomiast zaraz wam zwrócę uwagę na jedną rzecz. I na dodatkowym slocie wziąłem sobie zwiad, ponieważ próbowałem grać również na optyce. No właśnie. Wyposażenie tego czołgu. Dosyłacz obowiązkowo, tak? Ładujemy 12 sekund, więc to będzie na pewno 100% potrzebne tutaj. No i dalej to już jest kwestia chyba preferencji, tak mi się wydaje. Wentylacja jak najbardziej spoko, będziecie nią w stanie prawie wymaksować sobie zasięg widzenia w przypadku używania żarcia i w przypadku załogi, która ma dowódcy, który ma zwiad i rozeznanie w sytuacji. Będziecie w stanie zrobić sobie wtedy, już patrzę, 439 metrów, czyli prawie maksymalne 445 metrów. Można wrzucić optykę, jak najbardziej. Tyle, że znowu ta optyka z jednej strony jest fajna, ale z drugiej nie macie jakiegoś super kamuflażu. Myślę, że do takiego normalnego grania, nie jako light, czyli takiego po prostu posiadania pewności tego, że jesteście w stanie zobaczyć czołgi, które do was strzelają albo gdzieś bardzo daleko przejeżdżają, no to będzie całkiem spoko, tak? Natomiast stabilizator, próbowałem grać ze stabilizatorem, próbowałem grać bez stabilizatora. Bez stabilizatora rzeczywiście ewidentnie dłużej trzeba było skupiać, strzelało się dużo gorzej w czasie jazdy, ze stabilizatorem było o wiele lepiej, ale z drugiej strony wrzuciłem sobie turbo też na parę bitew i to turbo też miało jakiś tam sens, bo dzięki temu ten czołg jeździł jeszcze szybciej się rozpędza, był troszkę bardziej dynamiczny na krótkich dystansach. Natomiast ostatecznie zdecydowałem się na dosyłacz, wentylację i stabilizator. Aczkolwiek, tak jak mówię, myślę, że można by tutaj jeszcze trochę pokombinować, można by zobaczyć. Może obracanie byłoby jakimś sensem, bo wtedy byście mieli również ten obrót w miejscu troszkę lepszy, a z drugiej strony też trochę by wam się zmniejszał ten rozrzut celownika. Może by to nie był najgłupszy pomysł. Jest kilka sposobów na grę tym pojazdem, natomiast na pewno nie CVS, z tego względu, że po prostu mamy słaby kamuflaż, a CVS raczej jest fajny dla czołgów, które mają dobry kamuflaż i mogą na tyle blisko podjechać, żeby ten CVS dawał jakąś szansę na wyspotowanie. Cichy wydech to myślę, że jest marnowanie slota w tym przypadku. Tak naprawdę drugą opcją, oprócz tego dosyłacza, stabilizatora i wentylacji, wydaje mi się, że jak za wentylację bym wsadził tutaj optykę, to byłoby całkiem nieźle, ale tą wentę dorzuciłem dla samej celności, skupiania, kamuflażu i tak dalej, więc wenta mogłaby zostać wyrzucona. A turbo mam wrażenie, że nie jest jednak potrzebne. Ono coś tam daje, ale sądzę, że pojazd sam sobie jest na tyle szybki i dynamiczny, że po prostu nie trzeba mu boostować tej prędkości. No i załoga. Załoga to niestety tylko trzech zawodników, że się tak wyrażę. I problem z nimi jest taki, że dowódca spełni rolę również ładowniczego, czyli jeżeli chcemy sobie wytrenować chociażby intuicję, to musimy to zrobić na nim i na celowniczym, który też jest tutaj odładowania, czyli mamy dwóch załogantów, no a ponieważ nie ma radiooperatora, to ten dowódca pełni rolę radiooperatora, czyli ma oba perki na dalszy zasięg widzenia. No i brakuje nam trochę miejsca, żeby wszystko upchnąć. Ja tutaj nie dodałem w ogóle naprawy, natomiast muszę wam powiedzieć, że troszkę tej naprawy brakuje. Ten pojazd, kiedy dostaje strzał w koła i ma dwa koła albo trzy uszkodzenia, jedzie strasznie wolno i bardzo długo się naprawia.
Jeżeli macie zestaw naprawczy, to oczywiście to nie jest dla was problem, bo możecie to szybko tutaj poskładać i pojechać dalej. Natomiast jeżeli ten zestaw naprawczy akurat jest na cooldownie, no to będziecie mieli duży problem, bo będziecie praktycznie w miejscu stali. Więc ta naprawa by się też troszkę tutaj moim zdaniem przydała. Natomiast ciężko coś wyrzucić poza... ciężko coś wyrzucić, żeby tej naprawy troszkę tutaj dać. Bo zarówno gładka jazda, czy jazda terenowa w przypadku kierowcy, jak i bezpieczne magazynowanie i strzał z biodra w przypadku celowniczego, czy te zasięgi widzenia pod udowódcone są po prostu niezbędne i potrzebne. Kamuflaż również. Jeżeli chcecie grać tym bez kamuflażu, no to nie polecam, bo jeżeli będziecie mieli mało kamuflażu, będziecie się świecili po każdym strzale, to za chwilkę jak się ludzie skapną, że do tego można strzelać byle czym z burzaków praktycznie większością czołgów, to będziecie dostawali non-stop jakieś strzały. Tak samo artyleria będzie ten czołg bardzo bolała. Ja tutaj dostałem po 300-400 strzały od 7-8-tierowych artylerii, więc to nie były trafienia bezpośrednie, tylko takie raczej po prostu w okolicy czołgu. Więc ciężko będzie tą załogę upchnąć. Myślę, że 5 perków to będzie taka optymalna dopiero liczba. Przy 4 perkach może być troszkę problem do tego, żeby sobie tych perków upchnąć na tyle, że będzie w miarę zadowolony. Więc tak wygląda ten pojazd. Nie wiem szczerze, co więcej wam o nim powiedzieć. Będę grał o godzinę z nim oczywiście. Wrzucę ją na kanał, żebyście mogli zobaczyć go w większej liczbie bitew. Natomiast no nie jestem zachwycony tym pojazdem. Spodziewałem się, że może to będzie taki czołg, który będzie dobry do walki z lightami. I on teoretycznie do tego się nadaje, tak? Tylko że to jest taka mała gwiazdka albo mały druczek, czyli musicie mieć ten czołg już wyświecony. Albo musi on popełnić błąd, albo musi być blisko was, tak? Tak, żebyście wy go sami nie szukali, bo z uwagi na wasze gabaryty i na to, że kamuflaż nie jest waszą jakąś strasznie mocną stroną, no to macie małe szanse, żeby wymacać takiego lighta gdzieś w krzakach samemu, więc tutaj musicie liczyć na to, że wasze lighty go wymacają, albo wy będziecie go gonili, bo on gdzieś tam się zapędzi za daleko i po prostu wy go dojedziecie. Dobry czołg w momencie, kiedy drużyna wygrywa, kiedy bitwa układa się po myśli waszej drużyny, kiedy możecie zaflankować, możecie zajechać kogoś, strzelać do czołgów, które są akurat na przeładowaniu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy wasza drużyna przegrywa, no to staracie się znaleźć tak naprawdę miejsce, w którym będziecie w miarę bezpiecznie, z którego będziecie mogli te kilka strzałów oddać, bo nie jesteście w stanie zatrzymać jednego, dwóch, trzech, już nawet nie mówię, pojazdów, które będą was atakowały. Nie macie ani pancerza ku temu, ani nie macie punktu wytrzymałości do tego, więc tak naprawdę jesteście typowym supportem, typowym wsparciem, które jest zależne od drużyny i samo za dużo nie może zrobić. Tak przynajmniej ja widzę ten czołg. Zobaczymy, jak on się sprawdzi na randomie. Mówię, tutaj jest trochę pola do popisu z tym wyposażeniem. Może jakieś takie ludzie wypuszczą wyposażenie, w którym ten czołg będzie się odnajdywał i będzie wtedy w stanie pełnić jakąś konkretną rolę. Natomiast ja tutaj widzę czołg, który jest przyzwoity, bo nie mogę powiedzieć, że on jest słaby, bo ta armata tutaj nadrabia troszkę, po prostu te obrażenia są fajne. Jest przyzwoity, natomiast no, niczym się szczególnie nie wyróżnia. Posiada kilka wad, któremu zabraniają robić kilka rzeczy, natomiast poza tym nie ma jakiejś takiej głównej wiodącej cechy, na której można by oprzeć swój gameplay, więc taka jest moja ocena tego pojazdu. A to, czy już wy sobie go kupicie, to od was zależy i wam pozostawiam tą decyzję. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym pojeździe. Wydaje mi się, że Wargaming tutaj troszkę tak jakby nie chciał przegiąć, tak? Mając doświadczenia z prowadzeniem francuskich lightów, francuskich kołowców, które były po prostu przesadzone, nie chciał za bardzo, żeby ten czołg był przesadzony. Wargaming myślę, że czuje cały czas podświadomie, że ludzie są do tych kołowców źle nastawieni, że kolejne kołowce wprowadzone do gry, które byłyby zbyt dobre, nie byłyby, nie skończyłoby się to dobrze dla Wargamingu i mogłoby się podnieść tutaj jakiś taki mały bunt w sferze graczy. Więc Wargaming chyba stąpa po prostu powolutku i próbuje przede wszystkim nie przedobrzyć. Na czym cierpią oczywiście te pojazdy, bo wiadomo, że
że przez to one są takie właśnie nijakie. Przynajmniej ten. Zobaczymy, jak będzie z drzewkowymi. Będą na serwerze testowym, to będziemy testować. No, a to było, to była moja recenzja GSOLA 1010. Zapraszam Was na kolejne filmy na moim kanale i również na kanał na Twitchu, na którym codziennie praktycznie oprócz niedzieli streamuję. No i do zobaczenia. Powiedzcie, jak Wam się podobał ten film bez takiej ostatniej bitwy, tylko taka moja pogadanka na temat tego, co zauważyłem i na co zwrócić uwagę w przypadku tego pojazdu. No, to pa, pa.